Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać wiosenny makijaż. Makijaż konkursowy, oliwkowo-złoty. Na twarzy, moi drodzy, mam już podkład z firmy Oriflame. Podkład, bazę, podkład raczej. Podkład firmy Kobo Professional numer 103. Puder Synergy. I róż. Jaki bronzer z Ingrid, który się połamał, trzymał w czymś takim. Jak i rozświetlacz firmy Essence Return to Paradise. Teraz przystępujemy do malowania oczu. Dzisiejsze kolory to złoty i oliwka. Cienie z firmy Avon. Ładne kolory, ale aplikatory niezbyt ciekawe. Zaczynamy od rozjaśnienia kącika oczu tu, w samym rogu, białym kolorem z drobinkami świecącymi, żeby otworzyć to oko. Następnie, moi drodzy, moje drogie, używamy złoty, przepraszam, tutaj skarbem, złoty kolor. Rozprowadzę, po czym rozetrę palcem. Następnie oliwka. Nie lubię tych aplikatorów, nie potrafię się nimi obsługiwać, tak więc użyję pędzelka. No i rozetrę. Bardzo delikatny będzie makijaż. O, jeszcze trochę. I druga powieka. Są te cienie, jeśli jest ich bardzo dużo, aż się posypują, to mają przepiękny kolor, jak się je rozetrze, to są prawie niewidoczne, bardzo delikatne. Takie na makijaż dzienny. Dzienny, codzienny. Na dolnej powiece też oliwka. Też rozetrzemy. Dalej, kontynuując. Biała kredka na dolnej powiece. I taka złotawa kredka po tym zielonym.
zakończenie tuszujemy rzęsy. Dolne, górne.